Omówię teraz taki problem rozwiązywany w data miningu, nazywany analizą skupień, inaczej clusteringiem. W analizie skupień występują metody pozwalające na wyodrębnienie grup obiektów podobnych do siebie. Grupy są to zbiory obiektów albo skupienia, często również klastry. Wykorzystuje się macierz odległości pomiędzy obiektami, aby stwierdzić, że są do siebie podobne. Oczywiście, jeżeli są numeryczne, tak jak w klasyfikatorze KNN. Istotne jest więc w tym przypadku skalowanie danych. Metod mamy wiele, natomiast ogólny algorytm clusteringu jest mniej więcej taki sam. Na wejściu mamy macierz atrybutów. Nie ma nadzorcy, czyli zasadniczo jest to uczenie bez nadzoru. Nie ma czegoś takiego jak decyzja, tak, etykieta Y, tak jak w klasyfikacji. Mogą być atrybuty właśnie albo numeryczne, albo kategorialne, czyli faktory, ale na wejściu są tylko atrybuty. Następnie w drugim punkcie w algorytmie skalujemy zmienne numeryczne, obliczamy macierz odległości, następnie stosujemy jakiś algorytm, na przykład bardzo popularny algorytm K średnich i pokazujemy wynik, na przykład w postaci dendrogramu. Bardzo popularnym algorytmem w grupowaniu jest metoda K średnich, pewien algorytm iteracyjny, którego celem jest podział zbioru danych na K klastrów. Na wejściu mamy ramkę numeryczną z atrybutami. Muszą one być wyskalowane ze względu na to, że będziemy dzielić ze względów, korzystając z funkcji odległości. Ogólny algorytm metody K średnich można przedstawić w 4 krokach. Po pierwsze, ustalamy a priori liczbę skupień, czyli z góry zakładamy 4, 5, 10 skupień. Następnie następuje wybór przedstawicieli początkowych środków skupień, co już wykonuje algorytm w erze. Następnie występuje przypisanie każdego obiektu do grupy z najbliższym środkiem skupienia i przeliczenie środków skupień dla nowych grup. Iteracje powtarza się tak długo, dopóki zachodzą zmiany w grupach, czyli obiekty przemieszczają się pomiędzy grupami, czy tam klastrami. W ocenie klastrowania, czyli dobroci jakby, wykorzystuje się zróżnicowanie, miara zróżnicowania w statystyce, przypominam, wariancja, wewnątrz klastrów oraz pomiędzy klastrami. No bo my musimy wykonać ten podział tak, aby on był no, jak najlepszy lub dobry, tak, oczywiście według jakiejś miary. Dobry podział to jest taki, w którym suma odległości obserwacji należących do klastra, czyli wewnątrz klastra, jest mniejsza od sumy odległości obserwacji pomiędzy klastrami. To jest tak jakby słownie. A możemy to pomierzyć za pomocą wewnątrzgrupowej wariancji, zewnątrzgrupowej wariancji, czyli wariancji pomiędzy grupami. I dlatego tutaj w funkcji, którą będziemy stosować w erze, K-means, stosuje się sumę kwadratów, tak jak we wzorze na wariancję. Ważne w algorytmie występuje losowość, czyli trzeba ustawić sobie ziarno set seed. Wykonam teraz analizę skupień w programie R, korzystając z funkcji k-means, która standardowo jest zawarta w erze. Wykorzystuję klasycznie te pakiety, które już były wcześniej, oraz ekstra pakiet, który się nazywa FactoExtra. W tym pakiecie występują ciekawe wizualizacje, jak również funkcja, która służy do optymalizacji doboru liczby skupień w metodzie k-means. Ustawiam ziarno i będę analizować, raczej klastrować komputery, które są opisane za pomocą danych atrybutów, na przykład cena, prędkość, twardy dysk itd. W danych występuje ponad 6100 komputerów, czyli obserwacji. Każda obserwacja, każdy komputer, każdy obiekt jest opisany za pomocą 11 atrybutów. Sprawdzę, czy są tam wszystkie numeryczne i czy są missing values. Nie ma obserwacji missing, czyli nie ma NA, natomiast są zmienne charakter, faktor oraz numeryczne. W związku z tym ja wybiorę te, które są numeryczne w skrócie. Czyli zastosuję funkcję select if, podaję ramkę comp czy numeryczna i tworzę nową ramkę. I ta nowa ramka, nazywam ją compNum, zobaczę structure, i ta nowa ramka zawiera już tylko i wyłącznie atrybuty będące numerycznymi atrybutami. Skaluję, czyli znaczy zasadniczo to normalizuje, tak, bo to jest skalowanie do rozkładu N01.
i robię z tego ramkę danych, żeby jakby zachowały mi się tutaj nazwy tych kolumn. Przechodzę teraz do klastrowania, ale wybieram sobie z pośród wszystkich 11 atrybutów tylko dwa, żeby można było sobie narysować wykres. Wybieram 1 i 3, to jest ceną i twardym dyskiem opisującym dany komputer. I tą ramkę danych tylko z dwoma atrybutami podaję już do funkcji Cummins. Funkcja w erze Cummins zasadniczo należy jej podać właśnie zeskalowaną ramkę danych. Następnie drugi parametr tej funkcji to jest liczba klastrów. Ja podaję 3. Można wskazać również maksymalną liczbę iteracji w algorytmie. Domyślnie jest 10. Można to zwiększyć albo zmniejszyć, w zależności też od jakby ile jest elementów w ramce, tak? Czy jak duża jest ramka. Wykonuję zatem Cummins, czyli metodę K średnich i powstaje mi obiekt CompClast. I ten CompClast to jest po prostu obiekt klasy Cummins. Podglądając jego structure, to jest po prostu obiekt, z którego można za pomocą dolara wyciągnąć informacje, które uzyskaliśmy po analizie skupień. No bo teraz to jest jakby wynikiem tego, czyli wynikiem tego jakby metody Cummins to jest tyle, że każdy komputer z naszej ramki danych ma przypisaną jakąś jedną z trzech liczb 1, 2, 3 i to jest klaster, tak? Ponieważ ja wskazałam mu K równe 3. Ok, więc tutaj pierwszy z dolara można wyciągnąć z obiektu CompClast, obiekt o nazwie Cluster i to oznacza tyle, że każdemu obiektowi jest przypisany numer danego klastra. Ok, jeżeli sobie natomiast zrobimy summary, to w tym momencie no, tu jest zapisane tak naprawdę tylko to, co jest w structure po dolarze, tylko jakby takie zgrupowane bardziej przyjaźnie dla użytkownika. Ok, czyli teraz co jest w poszczególnych obiektach, które nas będą interesować? Na początku mamy sobie clusters, czyli to jest numer skupienia dla każdej obserwacji. Następnie mamy centers, czyli wartości środków skupień. I na końcu size, liczebność skupisk. Czytam clusters, tak. No to ja może sobie napiszę head. Zobaczę 6 pierwszych, tak, czyli zobaczmy, że to faktycznie będzie pokazane tyle, że 6, pierwsza obserwacja jest w klastrze drugim, piąta obserwacja jest w klastrze pierwszym i tak dalej. Mogę sobie to stablicować, może tak to zrobię. Co to da to stablicowanie? No to pokazuje, ile elementów jest w danym klastrze. Wartości środków. Tak, czyli to są po prostu współrzędne, jeżeli chodzi o ceny oraz HD, oczywiście wyskalowane, tak. I liczebność, no ale liczebność musi nam odpowiadać z tym stablicowanym wartościom dla klastrów. Dokładnie tak jest. Wykonam teraz plot, może sobie zwiększę ekran najpierw. No i właśnie wynikiem tego plotu, no jakby zostanie to zwizualizowane, gdzie mniej więcej się układają te skupiska, te klastry. Czyli jako, że mam dwa atrybuty, no to po prostu mogę to narysować oś X price, oś Y twardy dysk. Natomiast jakby kształt punktu oraz kolor punktu uzależniony jest od tego, w jakim klastrze znajduje się dany komputer. Zobaczmy wykres. Ok, no i mniej więcej tak wygląda nasze grupowanie. Często w wizualizacji jakichś gotowych wykresów z różnych pakietów stosuje się ggplota, więc ja może tutaj też narysuję taki wykres. Dodaję na początku jednakże do ramki danych klastry, tak? Czyli znaczy nazwy 1, 2, 3. Tutaj jeżeli chcemy z ggplota wykorzystać kolor albo uzależnić punkt od klastra, no to w tym momencie to musi być asfaktor. Tutaj to musi być numeryczne w zwykłym plocie. Więc do ramki danych comp dodaję klaster, czyli każdy komputer będzie miał wskazany swój klaster. No i tutaj robię sobie ggplota, gdzie kolor to są klastry. No i po prostu w tym przypadku wygląda trochę jakby bardziej rzadszy jest ten wykres, tak? Tam te punkty były bardziej skupione. Przejdę teraz do analizy naszego podziału, czyli analizy clusteringu. I pierwszy problem jest taki, aby wybrać optymalną liczbę skupień. Znaczy, ja tu zadałam 3 bez jakby żadnego zastanowienia głębszego.
Natomiast można to wykonać stosując analizę zróżnicowania, tak? Wewnątrz skupiska i pomiędzy skupiskami. Więc w obiekcie CompClast, czyli w obiekcie klasy K-means, można wyciągnąć za pomocą jeszcze dolara takie następujące informacje. Wewnątrz grupową sumę kwadratów dla każdego skupiska. No więc ja w naszych skupieniach założyłam 3, dlatego mam 3 liczby. Tak, według w pierwszym klastrze występuje takie zróżnicowanie, w drugim takie, w trzecim takie. Oczywiście to jest tylko suma kwadratów, gdyby to była wariancja, trzeba by to dzielić przez liczebność, ale tutaj działamy tylko i wyłącznie na sumach kwadratów. Następna wartość, którą można wyciągnąć, to jest całkowita wewnątrzgrupowa suma kwadratów, tak? Tutaj SS to jest sum of squares. I to jest po prostu jedna liczba, tak? Bo to jest całkowita. Następna wartość to jest suma kwadratów pomiędzy grupami i tot SS to jest po prostu suma tych dwóch wielkości, tak? Czyli suma całkowitej wewnątrzgrupowej sumy kwadratów plus kwadratów pomiędzy grupami. I na podstawie tych wszystkich wielkości można obliczyć na przykład procentową liczbę dobrze pogrupowanych obiektów. Ja tutaj napisałam dokładnie taki, jaki jest wzór, a wzór jest taki, że to jest suma kwadratów pomiędzy grupami dzielona przez suma wszystkich plus TOC. Czyli inaczej, znaczy to jest jakby TOC, ale ja to rozpisałam, żeby było jasne, skąd to się wzięło, czyli to jest całkowita wewnątrzgrupowa suma kwadratów plus suma kwadratów pomiędzy grupami, czyli ta zmienna TOC w skrócie. OK, no i jeżeli pomnożę to razy 100, to otrzymuję jakby interpretację procentową, czyli w tym przypadku dobrze jest pogrupowanych 65% obserwacji. To zasadniczo nie ma właściwie większej interpretacji, ale może służyć do porównywania. W doborze liczby skupisk metodą łokcia chodzi o to, aby kilka razy przy ustalonym K puścić K-means i sprawdzić, ile wynosi całkowita wewnątrzgrupowa suma kwadratów. I ta wraz ze wzrostem K ta suma kwadratów będzie coraz wolniej spadać. W związku z tym optycznie narysując wykres dla poszczególnych skupień, wybierzemy sobie te K, które daje nam taki tak zwany właśnie łokieć, co wynika z wykresu. OK, więc ja na początku tworzę sobie ramkę danych, będę robić K od 1 do 10, tak, przebiegać przez 1 do 10 i tutaj uzupełniam sobie to na początku wartościami NA i będą one mi się wraz z kolejnymi K-minsami jakby uzupełniać, tak. Czyli po prostu w tej pętli uzupełniam sobie tą drugą kolumnę jako tą odpowiednią sumą kwadratów, gdzie zmienia mi się centers, tak, czyli i jest równe 1, 2, 3, czyli zmienia mi się po prostu tutaj liczba klastrów. I po wykonaniu tej pętli, o może tutaj jednak będę musiał zmienić tą linijkę. Po wykonaniu tej pętli, czyli jeszcze raz uruchomię ją całą, uzupełnia mi się tutaj ta wartość i wykonuję po prostu zwykły plot. Czyli widać tutaj jeszcze może tam zoom. No i właśnie o to chodzi, żeby znaleźć tutaj łokieć. To jest oczywiście tak naprawdę subiektywne, bo ten łokieć może być widoczny tutaj, ale wydaje mi się, że może i najlepiej to jest dla k równego 3. Występuje takie jakby zagięcie, tak? I tutaj ta wartość sumy kwadratów jakby słabnie, znaczy maleje. Wolniej oczywiście. To samo można uzyskać, stosując funkcję z pakietu FactoExtra. Ta funkcja się nazywa, no długa jest skomplikowana nazwa, ale tutaj po prostu w wyniku tego też otrzymujemy ten wykres. Tak? Czyli nie trzeba jakby tej pętli sobie budować i tak dalej, tylko wystarczy zastosować tą funkcję, ale jak już mówiłam, ona po prostu wolno działa. Czyli tu podajemy mu ramkę numerycznych danych, wskazujemy funkcję do klastrowania jako K-means i metoda WSS. I w tym momencie ja to może puszczę i zapamiętuję sobie to w obiekcie VVIS. Jeżeli nie będzie to zapamiętywane w żadnym obiekcie, to po prostu wynikiem tego będzie wykres. Ale jeżeli zapamiętamy sobie to jako
jako VWiz, to w tym momencie, na przykład tutaj, tak, to w tym momencie można wyciągnąć z tego również tą tabelkę, którą ja tutaj uzyskałam. Ok, policzyło mi się, więc tak, jeżeli zapisałam to sobie jako VWiz, więc jeżeli zapiszę po prostu VWiz, no to tutaj mamy wykres, natomiast dolar data wyciągamy tą tabelkę. No i na końcu może, jeżeli chodzi o klastrowanie tych komputerów, wrzucę całą ramkę danych. Oczywiście tutaj wyniki już nie są tak fajne do pokazania, że można sobie rysować wykres. No można sobie tutaj zoptymalizować, czyli narysować ten wykres z metody łokcia. Tak, czyli w pierwszym kroku, jeżeli chce wziąć wszystkie atrybuty, podaję mu tą funkcję, która nam pokaże plot w przypadku wszystkich 11 atrybutów. Czyli ja tutaj nie zapamiętuję żadnego obiektu, w związku z tym w efekcie uzyskam wykres. I optycznie stwierdzę, no już tutaj widać w kolejnej linijce kodu, no niestety trochę to trwa, że uzyskam jakby z mojego punktu widzenia 10 będzie najlepszych klastrów. Ok, i to jest nasz wykres. Czyli no właśnie tutaj nie ma tak jakby tego jednoznacznego łokcia, chociaż może i dwa byłby lepszy. Ale ja tutaj zadałam 10, bo to jest takie jakby smukłe, tak? Czyli to cały czas tutaj jakby dość spada i tu nie ma czegoś takiego, że jest takie wypłaszczenie. W związku z tym podam 10. Podaję do kolumny, dodaję klas, do ramki danych z atrybutami podaję numer klastra dla każdego komputera. No i w efekcie uzyskuję takie wyniki, że tutaj mam, tylko wiem, który obiekt jest w którym klastrze. Mogę sobie jeszcze policzyć ten procentowy, dobroć, procentową dobroć dopasowania i mam 67,7% obiektów dobrze dopasowanych.